Dzień dobry, kochani. Dzisiaj mamy mowę o bardzo ważnym temacie, który jest związany z rodziną, ze szkołą, z pracą, ogólnie z życiem. I jest tu mowa o stresie, czyli tak zwanym kortyzolu. Działa on nam na hormon zwany adrenaliną i przez to mamy takie coś, że zaczynamy się ręce trząść, noga, serce nam zaczyna szybciej bić oraz zaczynamy się pocić lub niektórym zaczyna się po prostu robić zimno. To zależy od typu osoby. Ja, szczerze mówiąc, ostatnio mam bardzo dużo stresu, po prostu nie wiedziałam, jak to ogarnąć i w ogóle. No i dam wam tutaj kilka moich rad, które pomogły mi zrelaksować się i dalej działać. Mam dla was taką mini niespodziankę na końcu. To jest taki mój magiczny sposób, który po prostu pozwala mi, o tak, zmienić ze stresu na coś innego, ale to się dowiecie pod koniec. Nie przedłużając, podzieliłam moją listę od najdłuższych do najkrótszych czynności. Pierwszym podpunktem będzie to spa. I jest to moim zdaniem najdłuższa forma jakby tego, aby się zrelaksować, kiedy bierzemy pod uwagę serial, maseczki oraz świeczki. Tak, może być to również najkrótsza forma, czyli jak bierzemy pod uwagę 15-minutową maseczkę i po tej maseczce od razu działamy. Oraz dobrym sposobem jest też to, że wziąć po prostu 15-minutową ciepłą z pianą kąpiel. Wiem, że to będzie trwać około 20 minut, ale to taki siak moim zdaniem wystarczy, aby się zrelaksować. Pamiętajcie, że dobrym sposobem też jest po prostu 15 minut niczego robienia. Po prostu usiąść i nic nie robić. 15 minut, 5 minut, 10 minut, jak wolicie. Przy napiętym grafiku to naprawdę bardzo dużo daje. To drugim podpunktem jest regeneracja. Ja wiem, że to trwa dłużej niż 25 minut. Trwa ogólnie 8 godzin, 7, to zależy dla kogo. I chodzi mi tutaj o to, że gdy się wyśpimy, gdy chodzimy wyspani, kiedy my dobrze spać, to dobra ilość snu działa nam na zmniejszenie stresu oraz zmniejszenie ilości chorób. Trzecie, gdy mamy napięty grafik, polecam po prostu zrobić sobie herbatkę, czyli napić się herbatki, na przykład melisa, rumianek. One po prostu uspokajają nasz organizm i wtedy zaczniemy normalnie funkcjonować, a nie stresować się i po prostu klapa. Czwartym punktem jest medytacja. Medytacja uspokaja nasze ciało i może na początku ona nie jest łatwa, to gdy się wprawimy, naprawdę nam może pomóc i po niej możemy się naprawdę bardzo dobrze czuć. Piątym podpunktem, czyli kolejnym, jest to wypisywanie. Wypisywanie. Weź sobie kartkę i zacznij po prostu pisać. Pisz. Pisz na przykład o tym, co ci się dzisiaj zdarzyło, jaka jest pogoda, co byś chciała powiedzieć, ale nie możesz powiedzieć nikomu. To, co ci po prostu leży na duszy, co byś chciała po prostu napisać, wypisz się. To naprawdę pomaga. Takie samo kontrolowanie siebie, gdy wypisujemy emocje, pozwala nam po pierwsze zwalczyć daną emocję, a możemy znaleźć rozwiązanie do jakiegoś naszego problemu. W trakcie tego, gdy wypisujemy, robimy wolne miejsce w naszej głowie. Dzięki temu możemy więcej przyswajać informacji, gdy mamy na przykład kiedy mamy dużo nauki. Siódmym podpunktem są to oczywiście ćwiczenia. I ćwiczenia typu bieganie, trening siłowy lub pilates, oczywiście jest ich więcej, pozwalają nam zmniejszyć poziom kortyzolu oraz adrenaliny, czyli po prostu taki magiczny sposób, jak obniżyć ilość stresu. Ósmym podpunktem jest to muzyka, czyli wkładamy po prostu słuchawki na uszy i słuchamy muzyki. Muzyka to jeden z głównych i również szybkich sposobów, aby zniwelować albo zmniejszyć ilość stresu. Może to być wasza ulubiona muzyka lub wchodzicie w playlistę z piosenkami relaksacyjnymi.
Takie słuchanie muzyki obniża nam poziom kortyzolu we krwi, zwiększa nam poziom serotoniny i aktywuje nam w mózgu ośrodki, które odpowiadają za nagrodę. Takim też fajnym, delikatnym sposobem po prostu jest towarzystwo, które pozwala nam po prostu cieszyć się życiem i zapominamy po prostu o danej sytuacji, że mieliśmy się stresować, że stresujemy się jakimiś wydarzeniami. 10. podpunktem, nie wiem czy mogę to nazwać w ogóle metodą lub sposobem na to, aby zmniejszyć stres, ale chciałabym powiedzieć, gdy korzystamy z social media w czasie, kiedy jesteśmy zestresowani, to nasze informacje, gdy odbieramy te wszystkie bodźce i w ogóle, zaczyna nam nasilać ten stres, który po prostu no nie chcemy, chcemy właśnie go zniwelować, a oglądając na przykład TikToka, Instagrama, przeglądając te wszystkie reelsy i te TikToki, po prostu zaczyna nam się nasilić stres i może to doprowadzić do jeszcze gorszych sytuacji. Tak, by the way, tu mam taki jeszcze mały sposób, albo po prostu coś, co też wam tak jakby da energię lub coś w tym stylu, to jest branie witaminy B6 oraz magnezu. Jest to mój ostatni sposób na stres, który nazywam magicznym. A to dlaczego? Mam tu dla was taki piękny przykład, który po prostu chyba by idealnie opisał, na czym polega to uszukanie naszego systemu. Gdy wyobraźcie, że jesteście w szkole, wiem, że to nie jest miłe, wyobraźcie, że jesteście w szkole i nauczyciel mówi w takim randomowym momencie: zamykamy zeszyty i wyciągamy karteczki. To chyba każdy był sparaliżowany, co nie? No i co w tym momencie robimy? Czujemy po prostu presję, czujemy się zestresowani, serce nam zaczyna mocniej bić, zaczyna się trzęsąć, zaczynamy płakać lub się pocić, to zależy od kogo, to zależy od jaka osoba. No i co? I jak to zniwelować? To jest po prostu boski sposób, jak zniwelować ten po prostu taki mega szybki stres, który przyszedł. No i robimy tak, że to, co czujemy, czyli stres, musimy zmienić na podekscytowanie. Że jesteśmy po prostu szczęśliwi, że... O Boże, co się stało z głosem? Jesteśmy po prostu szczęśliwi, że piszemy tą kartkówę. No nie wiem, czy można powiedzieć, że jesteśmy szczęśliwi przy tym, no ale po prostu, żeby się nie zacząć stresować, żeby po prostu się tam nie rozpłakać, musimy po prostu to zmienić, bo stres nie jest jakby też najlepszą formą albo zdrowym trybem jakby. Nie można tego dodać do zdrowego typu życia, celu życia. I jak to wszystko działa? Właśnie tak. Nasz hormon, czyli kortyzol, czyli stres, aktywuje nam hormon adrenaliny. Adrenalina ma za zadanie mobilizować nasz organizm do działania i szybkiego regenerowania w przypadku zagrożenia. Gdy zmieniamy nasz stres na to, że jesteśmy szczęśliwi lub podekscytowani, to łatwiej nam będzie na przykład napisać tą kartkówkę, przypomnimy co było na lekcji, niż po prostu nic nie napisać lub gdy zaprosili nas do tablicy, to zaczynać się jąkać. Wydaje mi się, że te 11 sposobów naprawdę wam pomoże, aby zniwelować stres. Jak wam się podobało, dajcie łapeczkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał, wpadajcie na mojego Instagrama i TikToka. No i widzimy się potem. Pa!